Ciekawe zapytanie internauty. W listopadzie zabrano mi prawo jazdy za jazdę po spożyciu alkoholu. Prawko zabrano mi na okres 9 miesięcy przez sąd. I moje pytanie brzmi, czy konieczne jest wykonanie psychotestów, jakichkolwiek badań, skoro nie otrzymałem żadnego skierowania z policji ani z sądu? Proszę o odpowiedź. Z góry dziękuję. Pozdrawiam, Piotr. Uczciwie trudno wyczuć. No, jeżeli kompetentny urząd nie wydał skierowania, na co miał 30 dni, no po prostu ja poszedłbym do Wydziału Komunikacji no, po odbiór prawka. Natomiast no, od reakcji urzędnika, czy od reakcji w urzędzie uzależniłbym swoje dalsze postępowanie. No jak wydadzą, no to jest po sprawie. No. Natomiast gorzej jest, jak się ktoś tam będzie upierał przy badaniach, no to wtedy się trzeba od tego urzędnika dowiedzieć. Zacząłbym od tłumaczenia się, że tego skierowania nie dostałem, czyli widocznie nie potrzebowałem dostać, prawda? No a jeżeli się będzie dalej upierał, no to by się właśnie trzeba dowiedzieć, kto ma wydać to skierowanie. W poprzednich mailach spotkałem już dwie klasyczne sytuacje. Raz, że urząd odpuścił i od razu dał prawko. No i drugie, że była upierdliwa pani jedna z drugą i prawka wydać nie chciała. Jak będzie tutaj? Nie mam pojęcia. Na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Koniecznie skomentuj to wideo poniżej w komentarzach. Możesz wejść na mojego wideobloga badanialekarskiekierowców.pl, zapisać się tam do newslettera. No, znajdziesz tam inne podobne sytuacje związane z badaniami i z sytuacjami alkoholu u kierowców.